mama. Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Drodzy bracia i siostry, w tę najświętszą noc, którą nasz Pan Jezus Chrystus przeszedł ze śmierci do życia, Kościół wzywa swoje dzieci rozproszone po całym świecie, aby zgromadziły się na czuwanie i modlitwę. Jeśli tak będziemy obchodzić pamiątkę Paschy Pana, słuchając Słowa Bożego, sprawując święte obrzędy, możemy mieć nadzieję, że otrzymamy udział w zwycięstwie Chrystusa nad śmiercią i razem z Nim żyć będziemy w Bogu. Teraz poświęcimy ogień. Boże, Ty przez swojego Syna udzieliłeś wiernym światła swojej chwały. Poświęć ten ogień. Wszyscy święta wielkanocne, rozpal w nas tak wielkie pragnienie nieba, abyśmy czystym sercem mogli dostąpić świąt wiekuistej światłości. Przez Chrystusa, Pana naszego.
wczoraj i dziś, początek i koniec, alfa i omega. Do Niego należy czas i wieczność, Jemu chwała i panowanie przez wszystkie wieki wieków. Przez swoje święte rany, jaśniejące chwałą, niech nas strzeże i zachowuje Chrystus Pan. Amen. Teraz zapalamy paschał od nowego ognia. Niech światło Chrystusa, chwalebnie zmartwychwstałego, rozproszy ciemności naszych serc. Światło Chrystusa, Bogu niech będą dzięki. Weselcie się, słudzy Boga, niechaj zabrzmią dzwony głoszące zbawienie. Potem z mocą zmartwychwstał, pieczęć z grobu nie ruszał. Na stróże wielki strach powstał. Alleluja. Zanosi błaganie.